Uszanowanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii weekendowej Shadow of Mordor. Teraz tak, kilka spraw do wyjaśnienia. Ale to jakiś ork mi na górze wkurza. Stop! Troszkę tu się pozmieniało. Uzbrojenia runy mnie nie interesują. Ulepszenia, mam jeden punkt umiejętności, który mógłbym sobie zachować. I chyba tak zrobię. Atrybuty, z całą pewnością dodaję więcej elfich strzał. Postęp mi nie robi, kompendium też mi nic nie robi. Aha, jeszcze wcisnę raz escape. Kolejna sprawa to armia Saurona. Faktycznie, tak jak myślałem, w tej części mapy ona mi się całkowicie jakby zresetowała i jest zupełnie nowa. Więc to też na spokojnie się załatwi. Kolejna sprawa, tak jak mówiłem tydzień temu, że odblokuję wieżyczki, odblokowałem, zajęło mi to 5 minut tylko, ale nie zająłem się tymi jakby pobocznymi pierdółkami, które są tutaj, te malutkie jakieś, te legendy łuku, miecza i sztyletu, artefaktami i inhildinami całymi śmiesznymi. Dobra, to raz, dwa, ostatnio wylogowałem się tutaj, więc blisko tej pozycji była misja Gruba Zwierzęta z Krasnoludem. Więc tę misję zaczniemy, bo no, nie będę cudował, tak? Skoro byłem tutaj, to będę tutaj. Mi to nie robi, bo obydwie są misjami głównymi, bo to są misje złote. Clean kill. Kapa. To jest Krasnolud, który jest kozakiem. Takim mega kozakiem. Kapitan. Bardzo śmieszne. No, nie bardzo. Nie śmieszne. Graug to jest taki ten duży. To jest ten duży, taki olbrzym, nie wiem, taki większy niż troll. Oj, oj, oj. No tak. Czy on łapkę wziął? Aha, no okej. Pierdzielenie, pitu pitu. Dobrze gada, polać mu. To jest krasnolud, więc lubi. Dobra, to tam wam wyjaśniłem, co miałem. Kapitanami raczej też się zajmę osobno. W sensie, jak będę spotykał po drodze tych zielonych z informacjami, to będę je wyławiał. Bo w sumie bez sensu, żebym to robił na odcinku, bo odcinek by wyglądał mniej więcej w ten sposób, że na pałę bym biegał po mapie i robił te rzeczy wszystkie. Tam zabijał, zbierał, a to troszkę się mija z celem. No dobra, czy dopiero teraz gra? W sumie nie wiem. Czy ta gra dopiero uczy mnie wsiadać na Karagory? Obawiam się, że tak. Ale niby krasnolud, ale duży jednak. Taki głowy niższy niż ja. To w sumie. No co on teraz będzie cudował? Nie lubię jej owody. No dobra, dobra, pitu pitu, ale ja bym chciał to zrobić. W ogóle wybaczcie, że tak się rozglądam, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tutaj tej mapy, no. Ona jest tak ładna, tak kolorowa, jest tak odmienna do tamtej, do Mordoru, tak, bo to jest ta inna kraina. Więc porównując Mordor, a
tę krainę, to naprawdę wow. Sprawia wrażenie takiej ładnej, kolorowej. O. Co? No, zwęszy cię z kilometra, super. Okej. Uzyskujesz umiejętność kontrolowania ataku Karagora. Używaj lewy kontrol, aby wsiadać na ogłuszone Karagory. Czyli on musi na mnie naskoczyć. Dobra. Aha, to nie miało tak być. Nie. Z całą pewnością nie tak. Co ja mam zrobić, bo nie pamiętam. Oddal się o Karagora. Aha, dobra, już rozumiem. Chciałbym wstać jednak mimo wszystko. Aha, teraz mogę to zrobić. Dobra, mój błąd. No chodź tu. Dobra. I teraz jest mój. Okej. Okay. Czyli nie jest tak trudno. Musi troszeczkę się rozpędzić w moją stronę. A czemu mam takiego białego, ładnego? Karagora? Nie podoba mi się to. Też bym chciał mieć takiego ładnego. No i co teraz? No to... O, w ogóle patrzcie, ma łapkę Uruk High XD. Ej. W sumie pomyślałem o czymś. Pamiętacie, że Urukowie w Isengardzie mieli na hełmach białą łapę? Czy to nie jest jakaś oznaka czasem czegoś? Tak nie wiem, tak tylko myślę, nie? Dobra, mamy teraz misję z Torbinem. Pewnie, żeby zjeść tych uruków, nie? Zabij więcej uruków niż Torbin, no tak. Ale to jest styl dodatkowy, więc jeszcze spoko. Nom. Ej, halo, ale jeszcze tam dwóch wcześniej zabiłem. Dobra, może trochę poszukujemy. Czy bo nie chcę mi się z tym głupim Torbinem tak tutaj kombinować. No zjedz go. Nom. Wygrałem. Wygrałem. Co wygrałem? Nic. Kiedyś było więcej zieleni, to jest cały czas pełne zieleni. Więc chyba oszukuję. Dobra, kolejny. No, chciałbym cię zastrzelić. Nadal zabijam więcej niż ten śmieć. Znaczy niż Torbin. A on tu jedzie, czy nie? Jedzie dopiero. Lamus. Dobra, mam to. Nadal więcej, 12 do 2. Słaby jest. No dobrze. Nom. Nom. No i zabiłem więcej niż on. No i co teraz? No cały czas mamy tak walczyć? To jest bez sensu. Już umiem ujeżdżać Karagora. Były misje na tamtej mapie do tego. Dobra. Wysiemy trochę energii z wierzchowca, czyli z tego Karagora. Żeby mieć więcej strzał. A dobra, już dał mi więcej strzał. Okej, okay, to spoko. Dobra. Myślałem, że on coś zrobić, dlatego wcisnąłem V. Ten wzrok. Okidoki. Widzę chyba grupkę przed nami, którą będziemy atakować, ale... Mogę się mylić. Tak myślałem. Dobra, czyli jednak się na nich rzuci. A w ogóle ten pojedynek, nie wiem czy zauważyliście,
ale bardzo przypomina pojedynek między Gimlim a Legolasem, tak? Bo no, jestem człowiekiem, elfem, ciężko powiedzieć dokładnie czym, ale moim zadaniem jest zabić więcej niż ten cały Thorin. I pojedynkujemy się o to, ale i tak już wygrałem, więc spoko. Dobra. Ojej, bo mi zaraz padnie Karagor. To też nie jest fajnie, że mi padnie zaraz. Widzicie, jak strzelam, to mi się ten biały pasek troszeczkę ładuje. A, dobra. Dobra. Co? Twój Karagor został zabity. Noż kuźwa, przecież miał piksel. Jezus, jaki to jest wylew. No jeszcze raz mam to robić? Dalej jedziesz? Jakim ty jesteś Lamusem? No dalej, chodź. To było dziwne, ja widziałem, że Karagor ma mało HP, ale to wyglądało tak, jakby on zaatakował tak troszkę mnie, ale tak troszkę tylko. Jejku, no mógłbyś jechać, nie wiem, takim troszeczkę szybszym tempem. Wylew. Pyry. Znaczy, generalnie nie zwracam uwagi na to, co on tam mówi, bo to chyba... Bo ta gra jest głupia. Bo to chyba nie ma wielkiego znaczenia. No ale dobrze. Dobra, jesteśmy już dość blisko. Still more than Thorin. Dobra. Szybko ich pozabijamy. I nie zależy mi na skillowaniu jazdy na Karagorze, bo ja tą grę przechodzę po mojemu zupełnie inny sposób niż każdy z was. Zobaczcie, jak to po prostu idzie łatwo. Hyc. Dobra, posusiemy jeszcze z ciebie. Raz. Ojej. Bum. Boom, headshot. Koniec. Mistrz. Boom. Koniec. Aha, dziwne. Przed chwilą dar mordę, a komunikat Thorwion zbyt długo milczy. Wow. Prawie umarłeś. Tak, spokojnie byś go załatwił, z całą pewnością. Ma rację. Aha. Mhm, nie no, sure. U was też jest tak zimno na dworze? Winter is coming. Tydzień temu było u mnie zimno w domu, ale na dworze było w miarę ciepło. A teraz jest masakrycznie zimno wszędzie. 14 minut czasu. I... 14 minut czasu nagrywam, więc może zrobię sobie tą misję. Czerwoną. Nie będę fabularnie robił. Tak myślę, po prostu. Dobra, idź tam, powalcz sobie, Karagorze, pozabijaj orków, uruków. Dobra, zrobimy tę misję.
Zabijemy ciebie, to i przy okazji potęgę dostanę. Co pozwoli mi tam odblokować coś? Aha, łowy. Będziecie walczyć z karograami. Czuję zapach orków. Dobra. Jest was trochę dużo. Ale generalnie myślę, że to nie jest żaden problem. Chwilkę poczekamy, może zabijemy jednego karogora. Ale jestem wylewem. Dobra. Dobra, mam jednego karogora. Boom. Lewy przycisk myszy, mamy to. I teraz. Oj. Ale się wkurzył. I się uśmiechnął ładnie. On rzucił we mnie czymś. Nie wiem, ale jak ja tak na was patrzę, co średnio mi się wierzyć chce, że wy jesteście potworobójcami. Takie wylewy, że ja pierdzielę. Zabił mi karagora. O nie, chłopie. Szermiesz? Dobra, czyli ja raczej z nim tak łatwo nie wygram. No chyba, że go naszpikuję strzałami. Oj, nie strzeliłem. No dobrze, szermiesz, super, ale w jaki sposób mógłbym cię niby pokonać inaczej jeszcze? Jeżeli nie w ten sposób właśnie. No to jest, wkurza mnie, szermiesz, no ale co to znaczy, że szermiesz? Dla mnie szermierz to miecz, tak? A ja go energią chciałem. Dziwne. Wiecie, o co mi chodzi, czy nie bardzo? Czy myślicie, że jestem idiotą? Dobra, wysłuchaj, sprzedaj mi informację. Przy tak zwanej okazji. Przesłuchaj. Boom! Powiedz mi coś o tym, Brudasie. Tarz kozik? Dosyć dziwne wrażenie, że jeżeli go gdzieś kiedyś widziałem. Nie wiem. Elo. Powiedz, że masz runę mityczną. Nie masz, to się bujaj. Kim ty jesteś, żeby dawać mi gówniane runy? Dobra. Czyli tyle w sumie chyba. Tu jest jeszcze jeden zielony. To w sumie może zielonego też zrobimy. A co mi tam? Zielonego warto te informacje zbierać, bo... Znaczy, lubię zbierać, bo chcę wiedzieć, kiedy są jakieś łowy, żeby ich pozabijać wszystkich. To się nie zabij, nie? Dobra. Wysłuchaj, czy tam przesłuchaj. Przesłuchaj jeszcze raz. I teraz ten... Gorfel Batog. Nie wiem, tacy są znajomi. Wiem, że tą grę przechodziłem, ale... Oj, przepraszam. Ale tak jakoś, jakbym naprawdę ich dobrze kojarzył. Ej, halo! Co to miało być? Jezus, jak go nie widziałem? Jeszcze wyżej to jest? Albo jestem rakiem, albo wylewem, albo nie widzę. Albo po prostu nie widzę. Tutaj, dobra. Oj, 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 oj. Nic nie widziałeś. Dobra, podniosłem to. Co mamy jeszcze w pobliżu? Co mamy jeszcze w pobliżu, co by było warto podnieść? Tam jeszcze są trzy rzeczy, więc... W sumie chyba tak zrobię. Pójdę tam sobie je zrobię. Przy tak zwanej okazji, na wizji, bo to jest blisko, to przy okazji wyczyszczę jedno miejsce. Bo jednak wolałbym, żeby te odcinki miały około 20 minut, żeby to, wiecie, żeby jakiś dobry obiadek sobie przy tym zjeść. Dobra. Bo ja na przykład jak oglądam youtuberów, nie mówię o sobie, mówię ogólnie, to lubię coś zjeść, coś wypić, generalnie jak w kinie, tak? O suchym pysku nie bardzo.
Tak jakoś mam i dlatego też jak ja nagrywam, to też chciałbym, żeby to działało u was tak samo. Gdzie to jest? Tutaj. Żebyście mieli powiedzmy te 20 minut na spokojne zjedzenie posiłku przy jednym odcinku, nie? Czy jeśli w ogóle ktoś tak robi, no nie każdy tak robi, to do końca nie jest normalne. Od jedzenia jest kuchnia albo jadalnia, tak? A nie komputer. Zawsze mnie o to rodzice wyzywali XD. Dobra, zginiesz. Dobrze. Ostatnią tą runę, czy co to tam jest, przejmiemy. I ja się z wami pożegnam. Hyc. Dobrze. Bardzo dobrze. To jest na górze, więc spoko. Więc już powoli, bardzo powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. W sumie już się zbliżyliśmy do końca, ponieważ już zrobiłem to, co mówiłem, że zrobię. Czy tam był napisany pierścień Froda? Przecież Froda nie żył, mi się wydawało. Dobra, to może tym razem taki widok walniemy sobie. O, prawie jak asasyn, nie? Dobra, brakuje tylko ukrytego ostrza. W każdym razie, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!